Elektroskop to urządzenie, które umożliwia badanie stopnia naelektryzowania ciała. Elektroskop ten zbudowany jest z plastikowej butelki, przez którą na wylot przychodzi drut stalowy. Na wygiętym fragmencie drutu zostały nałożone dwa paski folii aluminiowej, a na końcach drutu zostały umieszczone zgniecione kulki z folii aluminiowej. Doświadczenie. Plastikową rurkę pocieramy o kawałek materiału i zbliżamy do aluminiowej kulki. Po dotknięciu rurkę, aluminiową kulkę, paseczki rozchylają się. Można zaobserwować również, że po dotknięciu kulki palcem następuje rozładowanie elektroskopu. Wniosek. Po ujemnym naelektryzowaniu plastikowej rurki przez potarcie o materiał i aluminiowej kulki nieładowanego elektroskopu elektrony przepływają na aluminiową kulkę i wskutek wzajemnego odpychania rozbiegają się po elektroskopie. Pojawia się na paskach folii, których końce na skutek tego odpychania rozchylają się.